Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Hejo. Żeby nie było zbyt mało jedzenia, to znowu jest odcinek jedzeniowy, tym razem jestem z Pauliną. I słuchajcie, będziemy jeść najbardziej niezdrowe jedzenie na świecie, najbardziej niezdrowa dieta na świecie, jaka istnieje. Same fast foody, same turbo tłuste rzeczy. I jesteśmy właśnie na śniadaniu Pizza Boys. Dlatego, że ja tutaj byłam z Marcinem na śniadanie i jego bratem. Tu są najbardziej paskudnie, tłuste i kaloryczne tosty. To są chipotle twist mac and cheese. To są tosty naładowane mac and cheese'em. Są nawet doritosy. Tak, majonez. Tak, obok tosta znajdziesz miseczkę z sałatą, ale tego nie jemy. Dzisiaj nie jemy nic zdrowego, żadnych warzyw, aż pół na warzywa. No dobra, to może weźmy sobie w takim razie te chipotle twist mac and cheese. Dobra, a coś do picia? Tak, oni mają tutaj takie lemoniady truskawkowe, one są o też. Boże, to będzie wo. No. Może kawka. Nie no, i tą lemoniadę koniecznie. Dobra. Możemy sobie dodać jeszcze jakieś dodatki, bo oni tutaj mają takie różne śmieszne rzeczy. To weźmy może to jeszcze, Crispy Double Bacon Potato Puff. Dobra. Weźmy to. Dobra, bo to jest najbardziej kaloryczne, najbardziej tłuste, najbardziej soczyste, najbardziej serowe. Smacznego. Dziękujemy. O kurde. To jest, słuchajcie, tost wypełniony mac and cheese. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, co to jest mac and cheese, ale mac and cheese to... Makaron z serem. To mac and cheese. Na zdrowie, Paulina. I są jeszcze, wiecie, coś w środku jeszcze? Na czosy. A do tego mamy potatoesa takiego, mega dużego, to jest mega duży serowy potatoes. Ale to jest takie mega dziwne połączenie chleba z makaronem. A czym to będziemy? Będziemy to zapijać kolą zwykłą z cukrem. A tą sałatkę? Nie, nie, proszę pana. Ona może być dla ciebie. Potatoes dobry, co? Mhm. To jest spoko, ale ma dziwne takie łączenie. No to prawda, chleb z makaronem, no nie tuzinkowe. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to ja jestem dziwna, ja jem to widelce zawsze i noże. Brakuje mi tu jeszcze jakiegoś sosu. No. Może majonezu. Do pomoczenia, nie? Bo ten chleb jest trochę takim typem. No ale generalnie, jeżeli chcecie sobie skosztować, no to jest to mega dziwne połączenie, więc pizza boys, możecie sobie coś takiego dorwać. Na koniec. Uff. Teraz wybierzesz się z nami na zakupy. No i oczywiście przekąsimy sobie też coś dobrego w galerii. Musimy się przygotować na wakacje. No my jesteśmy na zakupach, bo Natalia pojechała na spotkanie i tak stwierdziłam, że kupię coś dla nas, jakąś przekąskę. Tam jest chleb Candy Pop, są tam jakieś takie amerykańskie słodycze z całego świata, więc wybiorę coś najostrzejszego, co mają. Ej, ja już chyba gdzieś widziałem je. Nie wiem, robicie jej to, czy nie? Tak. Jak ona reaguje na ostro w ogóle? Normalnie, ona lubi. Proszę. Tak? To jest bardzo ostre? Nie, tylko troszkę. A to jest taka połowina, nie będzie aż taka ostra. Coś ostrego chcecie? Bardzo, bardzo ostrego. Tylko nie ten chips pojedynczy, ale coś bardzo ostrego. Co to jest za to? Mega ostre? No i dla mnie to jest bardzo ostre. Chłopaki też, które wchodzą po ostre rzeczy, też zawsze to kupują, także... Dobra, to... Coś takiego, no... Gwiazdówki, no to gwiazdówki, one będą ostre, ale no to dopiero po zrobieniu, one są masakryczne. A na przykład jak to i wsypała tą przyprawę do tego? Nie, wiesz co, bo to jest sos jakby. Aha, bo to jest jakby sos, który trzeba potem dodać, nie? Więc jakby smak będzie jedno, a sos to drugie. Ewentualnie te flaming hoty, no ale no nie są aż tak upiornie ostre. Czy one są ostre, niektórzy nie mogą jeść. To jest najostrzejsze. Każdy trzy. O kurde. No nie, serio, będzie ostra. Dobra. Zapewniam. Więc zrobimy tak, no, że ja po prostu to przygotuję jako taką niespodziankę, magiczne danie ode mnie i spróbujemy tego w domu, a to przełożymy do innej paczki z chipsami. Dobra, wezmę jeszcze dla Natalii takie jedno oko, ona ma zielone i jedno wezmę niebieskie, bo ja mam niebieskie. Dobra, spróbujemy sobie, jak smakują te chipsy, czy są faktycznie takie ostre, jak pani mówiła. O, trochę są ostre. Ale? Nie no, są ostre. Ale nie aż tak, jak myślałam. Mam pomysł. To kupimy przyprawę chili do tego. Wsypiemy to. Może jest morderstwo. Ale nie są złe. Musiałam szybko sprawdzić, czy ostrzejsza jest papryka ostra, czy w chili pieprz cayenne. I okazuje się, że pieprz cayenne jest ostrzejszy, więc to wezmę. I po prostu wsypię do tej paczki z chipsami, wymieszamy. I damy spróbować na ty. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijesz. Zaczynamy nasz plan. Wszystko? Tak. O nie, bo to będzie za dużo. Kurde, się to się wysypało ci bokiem, wiesz? I co? Nie wiem. Mam wrażenie, że są mniej ostre. Mniej?
Dobra, to z czasem wchodzi. Nie są jakieś mega ostre, ale są bardzo ostre, więc zobaczymy. Dobra, Natalia już jedzie, mam ją na aplikacji. A wy pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję, łapkę w górę i wbijajcie na nasze Instagramy, bo tam wrzucamy fajne rzeczy. Generalnie jemy bardzo niezdrowe rzeczy i pączki są dosyć niezdrowe, ale jest taki jeden pączek, który jest naprawdę przepyszny i pójdę go jeszcze kupić, zrobię taką niespodziankę Natalii. Jest to kawiarnia, cukiernia Vincent i naprawdę tam są przepyszne pączki i idziemy po pączusia. Degustuję tutaj dżemiku, ale wezmę taki mały kawałek. Ja ogólnie bardzo lubię słodkie rzeczy, więc... pyszna. Jestem. Musiałam szybko uciec na spotkanie, bo słuchajcie, zapomniałam o spotkaniu. Byłam na nie spóźniona pół godziny. Chcę spróbować. No. Są to bardzo ostre chipsy. A ja już je jadłam. One są naprawdę ostre, ale są niesmaczne. Ale zjedz trzy. A mogę jedną na to? Trzy. Szybko, musisz szybko zjeść trzy. No one są ostre, akurat dla mnie, ja często jem takie rzeczy normalnie ostre, takie wiecie, że jedzenie. Ale one są lekko słodkawe w ogóle. Jeszcze one są, czucie, jakby one by były po prostu posypane tym pieprzem kajen, wiesz o co chodzi? Sypaliśmy tam całą paczkę pieprzu kajen. Że one, to nie smakują jak chipsy, takie chipsy, które są, wiesz, osypiane, tylko jak po prostu były obtoczone w tym, pieprzu kajen. Chcieliśmy, żeby były turbo ostre przez to, a zrobiły się słodkie. No są tak ostre, że są tak, wiesz, no chciałabym się napić na przykład, nie? Ale miałaś dwie niespodzianki jeszcze jakaś? Pączycie. Dobra, co? Pora na pączka! Dobra, na ty masz tą przyjemność skosztować pierwsza, więc sobie tam jest najwięcej luksu. Dobry. Ja go uwielbiam. Bardzo dobry, ma bardzo dobry lukier. Mhm. Lukier jest fajny, jak jest wilgotny. Wiecie o co chodzi? Tu widać, że on jest wilgotny. On nie jest sztywny, taki stary. To już jakbym jadła pikantnego pączka, bo mam jeszcze taki pikantny lukier, tak? Zajebiście. Ocena tego pączka to 8 na 10. Ale ten będzie 10 na 10. O Jezu, przysięgam ci, że środek smakuje jak te takie Werther's Originals. Ogólnie jest mi strasznie już słodko. Czuję się naprawdę mega najedzona, ale nie umiem się powstrzymać przed jedzeniem tego karmelu. O Boże, sam cukier. Jezu, piękna. Biorę. Strasznie mi jest niedobrze po tym pączku. Był strasznie słodki, strasznie tłusty. A jeszcze wcześniej to ostre chipsy jedliśmy i tego mac and cheese'a, więc już czuję się taka... Jeszcze burger cię czeka. No. Ładnie będą wyglądać chyba, co? Przymierzę je tutaj. Bo jak chcę się zacząć ubierać dziewczęco, zakładam na skarpetkę, nie przejmujcie się tym. Nawet do białych skarpetek może to ładnie wyglądać. Zaczynam swój dziewczęcy etap w życiu. Też wezmę sobie taką sukienkę brązową, a potem ją wrócę. 10-12 lat. Założę się, że będzie na mnie dobre. Od kiedy dzieci chodzą w crop topach? Dobra, a teraz słuchajcie, żeby było tego wszystkiego nie za mało, to jedziemy teraz do Premium Max Burgers i nawzajem sobie spersonalizujemy super gigantyczne, ogromne burgery. Piotra! Więc tak, słuchajcie, ja biorę dla Pauliny burger, który wygląda najtłuściej. Na pewno musi być podwójne mięcho. Delivery cheesy. Bierzemy go. Dodaj. No i personalizujemy. Dajemy tak. Bekon, cheddar podwójny, awokado. No wystarczy, żeby to też nie było, żeby nie było przesadnie, co nie? Cheese fries. Jakiegoś shake'a. Chodź Paulina, możesz coś dodać do naszego super zamówienia. Jeżeli chodzi o frytki, to zadbałam o nas. Wzięłam cheesy fries. Dobra, to musisz iść stąd. No chyba cię. Dobra, proszę posady. Paulina. Ja nie wiem, czy nie wezmą do kasy potem za mną. Tak dla smaku. To jest wielki. Skarbie, obiad ugotowałam. Jezus Maria. Powiem tak, dzisiaj wszyscy, których spotkam w domu i tak dalej, będą mieć te kotlety z tego burgera po prostu. A ja to zjem całe. Chyba na tej zdrówko. Ej, ten jeden plus jest jak jeden cały burger. Chyba twój burger jest przynajmniej dobry. Ale mam pyszne frytki. Popiję to z koszejkiem. To jest taki dobry. Z koszej ten shake mega dobry, naprawdę pyszny. Bardzo dobry, nie? Ja potem się już czuję fatalnie. Począł mnie boleć brzuch i zrobiło mi się mega gorąco. A ty Natalia? Nie jest źle. Ten shake mega dobry, polecam shake'i tutaj. Teraz weźmiemy sobie, żeby sobie coś pochrupać w aucie, weźmiemy sobie popcorn. Pojedziemy do domu. Ja się czuję na razie dziwnie. Frozen Fanta. Idziemy po popcorn sobie skrupać i chyba skosztuję tej Frozen Fanty. Ja myślę, że musimy dzisiaj jeszcze zjeść kilogramową pizzę z serem. No my zamówiliśmy taką z Macinem. Ona jest taka gruba i jest cała z serem. To ja bym chciała popcorn mały, tą Frozen Fanta. Ja lubię. Tak. Natalia, tam coś do ciebie.
co? Oko. Jezu, wierzymy, jest Marcinem, uwielbiamy, ona jest takim nadzieniem, takim ten, czerwonym nadzieniem. To jest bliste, nie? Mhm. Paulina, wyplułaś oko? Wyplułaś je? Nie! Paulina, wyplułaś oko! Musiałam po prostu... Właśnie jedzenie. To się nie liczy! Nie możesz wypluwać w naszym challenge'u! Musi, jakaś kara musi być za to, prawda? Jo. Jesteśmy teraz pod kebabem, dlatego że słuchajcie, jak mamy super dzień, kiedy jemy mega niezdrowe rzeczy i ogólnie jemy najbardziej niezdrową dietę, no to pierwsze, co się przysuwa na myśl, no to jest kebab. To jest Chata Wariata na Pradze, są dwie takie lokalizacje. A czemu tu jesteśmy? Dlatego że odezwałam się do znawcy największego kebabu w Książula. To wam się teraz puści jego głosówka? No to wybór chyba jest prosty. Chata Wariata, oni mają dwa lokale w Warszawie. Bierzesz sobie małego albo dużego wariata, mięso mieszane, sos mieszana z serem koniecznie. Dużego raczej nie dasz rady zjeść, więc chyba mały wariacik. Mieszana z serem, tak bym ci polecił. No, więc tak jak słyszeliście, to jest najlepszy według niego kebab, który powinniśmy odwiedzić, który jest ciężki i tłusty, dlatego że to jest opcja z serem. On dokładnie powiedział mi, co mam zamówić i to właśnie zamówimy. Idziemy. Jesteśmy tak brzuch boli. Może mi dziecko rewolucję dzisiaj zamówiło. No, powinna, czy to jest małe? To jest bukiet! Każda kobieta, która kocha jeść, powinna takie bukiety dostać. To dla ciebie, Paulinka. O, dziękuję. Piękne kwiaty. Wzięłam trzy widelce, żeby każdy mógł sobie chapnąć troszkę. Mimo wszystko kebab mi się kojarzył, bo ja nie jestem też jakąś, nie wiem, fanką kebabów, ale kojarzył mi się z takim, że wszędzie smakuje tak samo. Ale on ma smak. Książulo jednak wie to, co dobry kebab, no. Tak na szybko stwierdziłyśmy, że podliczymy, ile już kalorii zjadłyśmy. To są takie kalorie przybliżone wartości. Mhm. Więc mac and cheese, 700 kalorii. Chodzi o tego tosta, co jadłyśmy, tak, na śniadanie. Tam jeszcze był ten ziemniaczek, dlatego policzyliśmy 700. Mhm. Coca-Cola razy 2, 200 kalorii. Chipsy 450 kalorii. Pączki 1000 kalorii. Burgery 1500 razy 2. Frytki 172. Shake truskawkowy 500. Co? Ma tyle kalorii? Tam byłaby ta śmietana. Popcorn mały 260. Shake Frozen Tea Fanta 260. Oka 60. Kebab 900. Fusti 48. Ale to mało. Nie, nie ma tak dużo. 3776 kalorii. Nie ma takiej tragedii. W sensie, wiecie, jakby wiadomo, no powinniśmy pewnie z tego zjeść może 2000, no nie? Czyli pewnie przekroczyliśmy około 1700 nasz tutaj limit. No jest to w sumie całkiem sporo. To na pewno nie jest jedzenie wartościowe. Nie czuję się na pewno dobrze. Czuję taki mętlik w brzuszku. No dobra, lecimy dalej. Właśnie pod naszymi drzwiami znalazłam kolejne dwie pary butów. To są, to ta wieża. To są buty Marcina, które są nawet nie otwarte. Widzicie to? To. Czuję się, jakbym przytyła już z 5 kilo. Jaki fajny czajnik. Jest i tak. Ten czajnik jest bezużyteczny, Marcin. To potrzebuję. O nie! O nie! Ojejku, jak mi szkoda! Nie musi tyle czasu widzieć! Ojejku, jaka szkoda! Jejku! Ojejku, myszko! Cieszę się, że się pokryłam na kamery! Ale nie, naprawdę, kochanie, nie będziesz za mną tęsknić? No jest to właśnie podchwytliwe pytanie, na które nie powinniście odpowiadać. Jest to to, o czym mówiłam w sklepie i potrzebuję jakieś miski. A jak nie, to może być miska psia, bo ja nie mam żadnej innej. Najlepsza. I sosik. Co? Jadłeś to kiedyś? Nie wiem, co to jest, ale jakbym to zjadł z tym sezamem, to na pewno bym umarł. To jest zupa, którą ugotowałam na szybko i musimy ją zjeść. Pewnie będzie mega ostra. Nie. To jest strasznie ostra. Paulina, ona jest straszna. Nie! Dobra jest. Kochani, a ty próbowałeś zupki? Paulina ugotowała pomidorówkę. Kochani, ty lubisz pomidorową. Matthew! Paulina ugotowała zupę, chodź. Ja normalnie jem ją. Aż tak? Ona jest aż taka gorzka z tej ostrości. Czemu ty ją normalnie jesz? Ona nie jest taka dobra. Ej, Paulina ją normalnie je, ona jej smakuje. O, wiem, co możemy jeszcze spróbować. To się nie jest zła ta zupa w zasadzie. Jak ona jest tak, to nie jest taka płytka ostrość, która cię denerwuje. To jest głęboka ostrość. Ten makaron jest dobry. Dobra, otwieram ogóra. O co chodzi z tym ogórku? Ja tego nie rozumiem. Musisz go zjeść. Że to jest po prostu ogórek? Mhm. No ogórek, no. Ale ja lubię takie ostre rzeczy. Lubię. Wcale nie jest taka ostra. Dobra, to jest naprawdę ostra. Ale nie czuję buzi. No, to ja nie wiem, jak musi być po tym chipsie, szczerze. Jajko. Bardzo duże jajko. Jest takie chrupiące. Bo jest ze skorupką.
jajko.